Mieliśmy grać mecz, znaczy graliśmy co prawda mecz, ciężko mówić o grze, bardziej trzeba to potraktować na zasadzie przebywania na boisku, bo w tych warunkach po prostu no, w żaden sposób nie da się grać. Mówię, z dwóch założeń przedmeczowych zespół zrealizował jeden, opanowali jeden raz element złapania na spalony, notabene wyszedł. Z drugiego elementu jestem bardzo niezadowolony. No, odprawa była bardzo krótka. Boisko uniemożliwia grę kombinacyjną, krótką, tak zwaną techniczną, więc logika wskazuje na to, żeby grać piłkę górą, czyli tak nieładnie, jak to się mówi, kopnij i biegnij. Niestety, to nie jest łatwo się dla nas mówi, dla trenerów, ale zawodnicy ciężko to realizują, bo ta ich przyzwyczajenie do tej krótkiej piłki jest tak wielkie, że z tego drugiego elementu nie zdaliśmy egzaminu. A mówię o samej grze, to nie ma jakiejkolwiek mowy. Wynik jest totalnie, przegraliśmy 1-0, ale to jest totalne, nie ma żadnego znaczenia, mówię, bo znaczenie miało to, że mieliśmy grać z dobrym przeciwnikiem, na dobrym boisku, przeciwnikiem, który możliwe, że za rok, daj Panie Boże, jak to się mówi, tak było, spotkamy się z nimi w trzeciej lidze. I w tym momencie wszystko było dobrze, no szkoda, że ta aura, to boisko, które jest fatalne boisko, na pewno jest źle przygotowane, źle zrobione, nie pozwala na rozgrywanie fajnych spotkań. No i to jest właśnie ta zła strona. A mówię, a ta druga dobra to jest to, że byliśmy wszyscy razem. Każdy grał minimum 45 minut. I to tyle, co można powiedzieć o tego typu grze.